Witam Was, z powrotem Maciuś, a to jest rynek plastyk, na którym zawsze są lagi i ładowanie zajmie przez kolejne 15 minut odcinka. Zobaczmy sobie, jaką mamy godzinę. Dodajmy sobie do tego 30 minut i się dowiemy, kiedy mamy kończyć. Dobrze, także niech się nam tutaj wszystko załaduje porządnie, pięknie. Są buffy, plus 150 do wszystkich statystyk, więc zdecydowałem się, że zaczniemy to nagrywać. Ponieważ są dosyć mocne buffy, które dużo nam dadzą, dużo nas boostują, a jednak 105 level, no, szybko się zbliża, tak? Tutaj nie mamy żadnych rzeczy na sprzedaż dla niego. Tutaj może by coś się znalazło. Tutaj też nic. Chociaż chociaż jakbyśmy jedno skraftowali, to by było wow. Tutaj też nic dla pana nie będziemy mieli raczej. Ale nie wiem, co jest w depozycie, dawno nie grałem. Więc zobaczmy, co tam się dzieje. Załadują nam się szybko rzeczy i co my tutaj mamy? No nic nie mamy. No, ogólnie... Tak, no... trzeba iść potropić. Definitywnie trzeba iść potropić troszeczkę. Pieniążków pozdobywać. Zobaczę, czy tam Cerbera nie mam. Jakieś kenty? Cerbera, tak? Oni skupują. Jeju, jak on wolno biega. Nawet się nie spodziewałem. Dobrze. Skorzystaj. Nie, nie mam. Niestety nie posiadam. Pieniędzy też nie posiadam. Więc jest super. Dobra, mamy wzrosta jakiegoś. Do setnego poziomu. 23 miliony. Moglibyśmy się przejść na aukcję, zobaczyć co tam, gdzie tam, jak, po co i dlaczego. Ale bez sensu. Sądzę, że jest to bez sensu. Powinniśmy ruszyć jak najszybciej w stronę dungeonu. Będzie to ciężkie, bo do dobicia z setnego poziomu, a teraz zmieni znowu, kolejny raz zmieni... Tego to tutaj nie widziałem. Dodali? Fajnie, że dodali. Nie można nic? Nic? Nie, na pewno? Rudolfa gdzieś tutaj też nie ma? Są jakieś ozdoby, ale... Nie rozumiem, na jakie zas... Ole logi, dużo ludzi, event. Zdoba świąteczna, no fajnie, ale gdzie jest Rudolf taki? Świąteczny renifer, jest. Jest Rudolf. Świąteczność, okej. Okay. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Odbierz kupon upominkowy, do zobaczenia mojego dnia. Otrzymaj wzmocnienia. Dobra, dostaliśmy jakieś wzmocnienia plus 24. Szkoda. Magiczna karawka wypełniona esencją popłączy z tym, ja nie poznaję szczegółowe wydarzenia na forum. Na razie nic nie będziemy kupować u niego. Aha. Dobra, nieważne. Czyli taki event, jak już kiedyś mieliśmy. Dobra, ja się teleportuję tutaj. I już do Was wracam. Wyłączmy sobie ochronę. Wejdźmy sobie w portal. Jakieś buffy tam dostaliśmy. Prawdopodobnie dosyć sporo. Dobrze, boom, dali jakieś teraz rzeczy, cuda, niewidy się dzieją. Podczas... To zostało użyte, to zostanie użyte. SS jeszcze chyba działa. Nie, nie działa. Czego nie mogę go użyć? Nie, działa. Wypijmy sobie potiony. Zmienili te nagrody za level. Znowu. Więc będzie fajnie. Więc na pewno będzie dosyć przyjemnie. Zobaczmy, jak tutaj sobie dajemy radę. No, szkoda to, ale... Czasami się nie da niektóre rzeczy już ratować. Dobra, tutaj jest kolejne buffki. Tutaj ten buffek. Muszę poprawić sobie słuchawki, bo mnie uszy bolą przez nie. Zwiększamy sobie żyćku. Dobra.
i lecimy z koksem. Powinniśmy dać radę. Przynajmniej jeden level dzisiaj dobić, to powinien być. To powinno być to. Już ktoś tutaj jest. To chyba nie jest dobrą wiadomością dla nas, ale zobaczymy. No, nie bijemy jakoś wolno. Oni też nas jakoś mocno nie biją. To prawda, nie spojrzałem ile procent dostajemy. Trzeba pozbierać dropa, bo wszystko jest teraz... Można by było zrobić questa na itemek. No tak, 4%. Jeszcze skille tutaj zaczną zaraz wchodzić. Nie, szybciej bije tak normalnie. Dobra, mogę się wyleczyć. Dlaczego nie? I jest good. A, jeszcze tego buffa nie dałem sobie. No, ale tutaj widzę, że dajemy radę na luzaku. Więc się przejdźmy dalej. Nasz misiek też zaraz dobija. 90. Przydałoby się... Przydałoby mu się te skille cofnąć. I to tak dosyć trwawo. Ale że no niestety nie ma jak. Nie ma tyle kasy na to, to... Dlaczego ja tu miałem rażenie na 8 poziomie? Dlaczego ja rażenie mam na 8 poziomie? Ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego ja miałem na 8 poziomie rażenie? Będę musiał spojrzeć w tył. Co tu się stało? Stanęło się się. O, to pewnie jakiś setny coś level. Tutaj XP. Dropi itemki do eventu. Jakieś tam. Wojownika Maciusia olał. Ale dobra. Łunie, zostaw mojego niedźwiedzia. O, tego nie zrobię bez kulta. Czy zrobię? Będę musiał pamiętać o regeneracji kul. Ej, nie no, świetnie to idzie. Zresztą event jeszcze jest, że właśnie mamy zwiększony drop i zwiększony exp dwa razy. Dosyć przyjemnie. Dosyć bardzo przyjemnie. Dobra, nie wiem, wyrzucę to rażenie na 8. Żółwian. Ja tu muszę ogarnąć, co ja tutaj mam. Laska plus 10, poziom pierwszy na 50. Tutaj jest na 80, którą będę mógł za niedługo ulepszyć. To chyba lepiej leczył. A chyba ona jest na 2 plus, tak? Nie, na 1 plus. Nie, no szkoda, dobra. Ważne. Biegniemy do minibossa. Tam, że nie tyle co mniejsze poziomy są, ale... jest minibot, tak? Którego będziemy próbowali utłuc. Jeżeli nam się uda tam w ciągu no minuty, może nie. Bo nie zdążymy tam dobiec w ciągu minuty taką prędkością biegu. Masakryczną prędkością biegu. Nie oszukujmy się. Na poziomie 150, kiedy ja mam tej szybkości ponad 700, no to odczuwam to. Plus jeszcze bufki jak wejdą. Wszystkie moje. To... Wtedy najbardziej to się odczuwa. Ale no, jakoś damy radę. Bum, 40 poziom profesji. Co my tu odblokowujemy? Za 2 minuty. Za minutę. Nic fajnego. Wszystko takie kijowe. Dobra, bijmy to tutaj. Zmyjmy tych murzynów. Możemy to zbić razem, czemu nie? Zawsze dodatkowo jakieś 500 damage'a. Nie żeby cokolwiek to robiło. Dobra, to sobie odnowimy już. No i pięknie, siepka.
Dobra, zbieramy, może coś tutaj znajdziemy, czego nie mamy, kolczyków nie mamy. To super. O, zbity miniboss. No. Jakby to było szybka konwersacja z tureckim kolegą. Nie, no troszeczkę tureckiego się rozumie przez to, że się ekspert nie miał, 90 już mi się wbiła. A co za tym idzie, no... No bym to zużył, no ale że się nie da. Dobra, czyli prawdopodobnie egzekutor jest młodszy, jak on tam się nazywa, jest zbity, większość też jest zbita. Tak, nie ma minibossa, biegniemy dalej. No może zbijemy tego spota, co nam tutaj szkodzi. Nic nam nie szkodzi, a to dodatkowe ekspy. To dodatkowe ekspy. Dodatkowe ekspy zawsze są w cenie. Uleć się tam. Uleć się, wyleć się. Bij, zabij. Super. Możemy sobie więcej buffów dać, czemu nie? Szybciej jeszcze będziemy bić, mocniej bić. Zawsze jakiś krytyk w cenie jest. Ile mamy krytyka? Nie mamy dużo krytyka. Dosyć często walimy tego kryta. Dobra, ja bym tutaj szybko sobie pozbierał. No i tak w 12 minut mamy... Tak w 13... minut mamy jeden level. Nie sądzę, że jest to jakiś powalający czas. Powalająca szybkość. Ale tak w 30 minut wbijemy dwa levele. Może nie. W następnym odcinku na pewno pójdę po tego zbieraczka, bo nie chcę mi się zbierać, nie chcę mi się tracić czasu na zbierania. Jednak kiedy się nagrywa jest to inaczej, tak? Bo tracę czas na to, tracę jakieś 5 minut na zbieranie w ciągu całego odcinka, tak gdyby to wszystko pozliczać. Dobra, pobiegniemy za nim. Będziemy cały czas się ogłaszać na tym, że szukamy jakiegoś party. Zobaczymy, czy mój wojownik Maciej znajdzie jakiegoś kolegę. Może rozwiążmy tą drużynę. Ogólnie przydałoby się mieć przepustkę do wioski. By się kupiło tam za podejrzewam 1,5 miliona jest strój ozdobny. A strój ozdobny daje tam plus 1 do większości rzeczy typu atak fizyczny, obrona magiczna i takie tam tuperele. Więc nawet ten 1% w tym przypadku, 10% to jest 230, to jest 2 ataku, no dobra, no to nie jest duży. To nie jest duży procent. Ale zawsze jakiś jest. Dodatkowo zaraz się będziemy rozglądać za nowym zwierzakiem. Albo za ekwipunkiem. Jakimś lepszejszym. Bo na który my mamy? Zbrojka na 50. No, na 50 jesteśmy. Przydałoby się już to zupgrade'ować jakoś. Jeden pierścionek na 80, tutaj na 50, no. Ostatnio też się zastanawiałem na swoim głównym koncie, bo miałem troszeczkę kasy, czy nie kupić sobie trzech tyranków, trzeciego ST4 tyranka i nie zrobić jakiegoś wojownika. Zrobić mu pasek na 26 slotów i YOLO. No właśnie, zobaczmy, no może nie w Dungeonie. Albo dobra, w Dungeonie.
On se tu będzie bił, ale wejdźmy sobie do sklepu. Co my tutaj mamy? Fajnie. O, to jest bardzo fajne. Co my tutaj jeszcze mamy? To jest tańsze. Super. Przeceny, 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 wszędzie przeceny. Fajnie. Proszę go zostawić. Albo mnie. Zależy. Nieważne. Proszę zostawić. Nas obydwoje. W świętym spokoju. Oni szukają jakichś kuwien. Telefon. Dobrze, że dźwięki wyciszone. Zapytamy się, jaki ma tam level. Dobra, główki sobie nałożymy. O, są 101 już czerwone. Na nich nie powinniśmy expić, bo mamy karę z expa na nich. I za dużo expa nam nie dają. Ale to 5% jest tutaj. Tutaj zostaniemy. Najlepiej na żółtych expić, one zawsze dają nam więcej niż normalne, niż białe. Trochę zwiększonego expa, ale nie dają nam kary. Nie wprowadzają z systemu kary. Dobra, wszystkich tam trochę potłukliśmy. To mistrza w las. Ale go ładnie tutaj ściągnęło. Pięknie, pięknie to tutaj idzie. Na tych główkach 150 do statystyk to... No, jesteśmy tutaj w stanie troszeczkę narobić bałaganu. Nie oszukując. Dobra, teraz spam spacji. I tak za jakieś... O, kusza. Super, tylko że my nie idziemy, my idziemy w wojownika. Szkoda, że nie poszedłem w tego łucznika. Byłoby to... chyba wygodniejsze. Nie jestem pewien. Ale są decyzje. Podjęliśmy decyzję. Nie będę teraz kasował postaci. To jest postać, w której mam pokazać, że od zera da się dojść do 150. Trudem po trudem. Eventami po eventami. Ale naprawdę, gdyby ktoś poświęcił, zliczył ten cały czas, który ja poświęcam i zliczył to jako dajmy, zliczył całą godzinę, tak? I bodajże w ciągu miesiąca, ile by to wyszło? Ciekawy mnie. W ciągu miesiąca byście musieli, nie wiem, po 8 godzin dziennie grać i w ciągu miesiąca jesteście w stanie od zera wyexpić postać do 150 i wyexpić ją na jakieś rozsądne, znaczy wydropić jej rozsądne jakieś oprzyrządowanie, tak? No, troszeczkę w niego poleciało. Ale nie przyznam. Bicie minibossa bardzo ciekawe. Bardzo super ciekawe. Świetnie. Pół procenta mu bije. Używam wszystkie skille, jakie mam, żeby nie było. Żeby nie było, że nie używam skilli. Żeby szybciej było, bo to zawsze jakiś tam procent mu spadnie. Zawsze dodatkowe. Zawsze dodatkowe dipsy, nie? Zawsze dodatkowe dipsy, a dodatkowe dipsy zawsze są... Zawsze są mile widziane. Za niego trochę też expa wpadnie. To też trzeba przyznać. Jeżeli w ciągu tam dwóch minut jeszcze wbijemy 92, to w ciągu 10 minut jest realne wbić dwa poziomy. Jeden poziom. A to jest dosyć dobrym wyczynem. No, dobijając go, zdobywamy dwa poziomy w ciągu 20 minut, czyli
Czyli super. Jest stosunkowo dobrze. 10 minut na jeden poziom. Why not? Tutaj są... No, takie jakieś... O, jest HD otwarte. O kurde, wiecie co? Ja wiem, że ja tam zginę marnie. Ja wiem, że ja tam zginę marnie i stracę wszystkie buffy, które mam na sobie. I wszystko stracę, ale ja tam wchodzę. Definitywnie ja tam wchodzę i to... Nie ma... większego... niczego. Niech mi powie, że nie. Nie, po prostu wchodzę. Definitywnie wchodzę tam. Znaczy tutaj. To proszę. To by nie skorzystał, kiedy otwarte jest. Nie trzeba szukać, było pod nosem. A tym bardziej, że jeszcze tamten koleś się nie ruszył. Prawdopodobnie nawyk jest, poszedł sobie po herbatkę, kawkę czy coś tam. Piasteczka, nie wiem. ZW, mama kazała mu pozmywać naczynia i... Dobra, ciągnijmy ich, ale w pierdol dostanę. Ale ile expa będzie za to? Dobra, po to mam leczaja. Żeby mnie leczył, tak? Po to mam milion many, żeby mnie leczył. Aks oddania i niech mnie leczy. Ile za jednego? Ło, tyle procent za jednego, to definitywnie ja tu zostaję. To nie ma ani ćwierć niczego. Ja tu definitywnie zostaję. Ja tu definitywnie zostaję, dostałem wow, 17% za jednego. Gdzie one są na tym samym levelu co ja. No. A jeszcze mój leczer mnie wyleczy na luzie. No na tych późniejszych levelach może być ciężej, ale kwestia jest taka, że ja też leveluję, tak? W tym momencie dosyć szybko. Tutaj masa na 80. To akurat mnie nie cieszy. Zostało nam 7 minut grania. Znaczy grania. Nie zostało nam, bo... Zostało nam dużo, dużo więcej. Przecież nigdzie mi się nie śpieszy. Nagrać można. Aktualnie też do pracy nigdzie nie idę. Dobra. Oni tutaj lekko zbici. Mam nadzieję, że się nie zdążą uleczyć na tyle, że ja ich zacznę tłuc. To żeby mnie nagle mieli full hapsy. Muszę kontrolować ilość moich kapsów. To jest dosyć stosunkowo ważne, bo jak padnę, no to troszeczkę mi szkoda będzie czasu straconego tutaj. Dobra, pijemy potionka. Co my tutaj ciekawego mamy? Level na pewno, za chwilę. Dziękuję. Level. Więc... Tutaj już nie musiałem się leczyć pod koniec. Muszę pamiętać cały czas, żeby rzucać na siebie te kule, bo one jednak do większości ataków mi się przydają. Oj, za wypłatę będę musiał sobie kupić myszkę z 20 tysiącami przycisków na boku do MMO, żeby zmniejszyć ilość potrzebnych mi do klikania. Znaczy... Będzie mi łatwiej kciukiem naciskać 15 klawiszy naraz niż po klawiaturze stukać i mniej odgłosów będzie też dla was, tak? Dobra, zrobimy ich chociaż trochę. Dobra, i teraz możemy lać, bo teraz nas może nasz zjebus leczyć. Mogę żreć to. I on nas będzie spokojnie tutaj leczył. Raczej da radę nas wyleczyć.
Także jak widzicie, super event. Dzięki niemu wyekspimy się dużo, 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 dużo szybciej do poziomu 105, na którym zaczniemy robić sobie wiedźmę. Można już na 103, ale kto by to tam chciał tak wcześnie zaczynać? Znaczy, może ktoś by się znalazł, kto by chciał, ale ja wolę być pewny. Wolę być pewny, że jak pójdę z tymi questami, chociaż wiem, że sobie z bossami nie dam rady, będę musiał szukać pomocy wśród kumpli, którzy po prostu gdzieś tam na nagraniach co jakiś czas się pokażą. Że oho, ten mi pomógł, tamten mi pomógł. A odporność magiczna, no nie, jakoś mnie to nie cieszy, sprawność też mnie nie cieszy. Cieszy mnie za to biegnięcie dalej. Biegnięcie dalej. I rzucenie sobie buka. Okej. Okay. Fajnie, że skastowałeś dopiero, jak nacisnął escape, żeby anulować. No, ale tak też można. Ja się jakoś na ciebie nie gniewam. Wow, SS nam się zaraz kończy i prawdopodobnie z końcem SS-a to... Teraz w którą stronę on pobiegł? On wybił całe pomieszczenie. Jeżeli mi pójdzie w tą samą stronę co my, no to on prawdopodobnie pójdzie przez G3, bo szybciej jest, co nam na rękę idzie. On pójdzie tutaj, 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 tutaj i tutaj. My zdążymy się w tym czasie... Mobki się zdążą odrespić. Chyba, że on poszedł tędy, no to... Nie, nie poszedł tędy. To poszedł przez G3. Jeszcze trochę te lochy pamiętam. Dawno tutaj nie byłem. Jakiś rok. Ale jeszcze pamiętam je. Dobra, niech on mnie zacznie leczyć jak najszybciej już. I tutaj już lejemy. Oni tam mają zadane dosyć spore obrażenia. Takie, że mój nie zbije raczej, dlatego powinniśmy dostać level. A jak nie, to za następnego. Więc zaraz ich tutaj wszystkich pobijemy. Może trochę uciekniemy. Użyjemy zwoja. Leczenie, leczenie, leczenie. I dajemy sobie radę. Nie jest tak źle. Nie jest tak ciężko, jakby mogło być. Dobra, tego tutaj zbijamy, więc leczenia nie rzucam na siebie. I level 94. W ciągu 30 minut wbijamy. SS się kończy. Chyba muszę teraz klikać na SS-a. Cały czas. Tu przed tym typem się skończył. Nie, po tym typie się kończy. Dobrze, czyli za jakieś 2 sekundy. Ja tu na pewno dłużej zostaję. Ja tu na pewno dużo, dużo dłużej zostanę. Nie wiem, czy będę to nagrywał. Czy może nie. O, pociągi się takie pokończyły. No szkoda. Bo fajnie by było chociaż napić stopień... O kurde, to jest bardzo złe. To jest bardzo złe. Bo ja się w tym momencie nie mogłem obronić, żeby zaatakować ich wszystkich. Żeby zacząć się leczyć. No, to jest bardzo było złe. Bardzo niedobre. Ale dobra, lecimy z tym koksem. Zobaczcie, jak tłuczemy tego 93. To jest HD? To jest HD? Proszę was, to jest śmiech, nie HD. Gdybym nie miał plus 150 do statystyk, pewnie bym tu płakał, leżał i zarkluty, ale nikt nie wie. Czy mi jakieś czerwone podki tropią? Tak, mi czerwone podki cały czas się uzupełniają, tylko że ja je używam na bieżąco w miarę. Dobra. Ciśniemy go. Dobijemy 9-5. Znaczy, zbijemy następną... Znaczy, powinienem po tej grupce kończyć w sumie, bo już będzie pół godziny stykało. No, więc skończymy sobie teraz po tej grupie potworków.